Znamy już prezydentów, burmistrzów i wójtów. O tym, kto będzie piastował te funkcje, sami zdecydowaliśmy w wyborach. Nie znamy jeszcze ich zastępców, ale nie wszystkich. Kiedy poznamy nazwiska tych osób w największych miastach w regionie, Paweł Jędrusik. W Mysłowicach kolejna kadencja przed Dariuszem Wójtowiczem. Tam zmian w gronie zastępców nie będzie. Na pewno zastępcą pierwszym będzie pan Wojciech Chmiel, tak jak przez ostatnie pięć lat. Jest to człowiek, który jest doświadczonym samorządowcem, odpowiedzialnym człowiekiem i bardzo pozytywnie odbieranym przez mieszkańców. Szanowanym urzędnikiem i drugi zastępca. Będziemy zastanawiali się, kto będzie drugim zastępcą, ale tutaj decyzje zapadną w najbliższym miesiącu. A jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, drugim zastępcą zostanie Mateusz Targoś, który już zastępował Dariusza Wójtowicza. W innych miastach nie jest tak klarownie. Ta sprawa zawsze wymaga rozwagi, przemyślenia i konsultacji, bo trzeba posłuchać, jakie są zdania. Y Innych osób wybranych do rady liderów tych organizacji. Z kolei w Zabrzu i Gliwicach zastępców Agnieszki Rupniewskiej i Katarzyny Kuczyńskiej-Budki powinniśmy poznać tego samego dnia. Te rozmowy w tej chwili trwają. Zaprzysiężenie ma odbyć się 7 maja, w związku z tym myślę, że na finał tych decyzji poczekamy jeszcze do 7 maja. 7 najprawdopodobniej będzie zaprzysiężenie, i tuż potem zaprezentuję wszystkim Państwu cały zespół, z którym będę współpracowała. No i pytanie, czy zastępcy będą odpowiadali mieszkańcom, którzy zagłosowali na kandydatów, bo tu elektorat do powiedzenia już nie ma nic.